Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was, ale ten konkurs ogłoszę sobie po prostu za chwilę, jak już będziemy na Keysdropie, no ale jako, że mamy cały czas nowe skrzynki, cały czas stoją po dobrej cenie 40 zł, łącznie 5 dych za skrzyneczkę z kluczem, trafiłem już dwa różowe Zeusy, trafiłem fioletowego, trafiłem jednego niebieskiego, to przytuliłbym może jakiegoś innego różowego, ale Zeus Factorinu też z chęcią przyjmę, więc jak Wy chcecie, żebym otwierał więcej takich skrzynek, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem, suba z dzwonem, a my otwieramy, no i taka wróżba przed dzisiejszym odcinkiem, albo czerwony, albo koska, na pewno bym się nie obraził, no okej, okay. Tym razem musiało być gorzej, są to dual beretki, ale to nie, o Boże, to jest jakiś, no właśnie, o Boże, jakie brzydactwo, po ciężkich walkach, w stat tracku, no nie wiem ile takie coś może być warte, stałem, że z 2 złote, więc tutaj niestety jest duża, duża strata. Zobaczmy, 5,65. A dobra, no powiedzmy, że git, ja już się przedłużam i widzimy się na Keysdropie. Ok, także witam wszystkich już właśnie na Keysdropie. Dzisiaj mamy 10 tysięcy złotych i dzisiaj w dzisiejszym właśnie odcinku będę otwierał sobie skrzynkę Knife V2 i skrzynkę Knife i zobaczymy, która po prostu będzie lepsza, ale Wy pamiętajcie, że jak chcecie wygrać skinka właśnie z tego odcinka, zostawcie łapkę, suba, dzwonem, komentarz oraz pamiętajcie o tym, żeby użyć mojego kodu promocyjnego Esteban, który daje Ci aż 14% do wpłaty, więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do brania udziału, no bo możesz sobie zarobić, tak? Możesz sobie zarobić, no a my nie przedłużając zaczynamy właśnie otwieranie i zaczynamy od tej droższej skrzynki Knife. Co my tu mamy? No nikt nie trafił nic ciekawego, więc zacznijmy od trzech skrzynek za 2300 zł. No i lecimy dzisiaj na grubo, tak? Lecimy na grubo, więc no mam nadzieję, że też grubo będzie dropić. Okej, okay, ten flip to jest dobry drop, te Shadow Daggerki nie, no chyba nie zwracają. Bo 772, zobaczmy. I tutaj zwróciło tylko flip. Ale jest to 1000 zł, więc w porządku. Trzy takie otworzone. Przechodzimy tym razem do trzech skrzyneczek Knife V2, czyli do tańszych. Trzy takie tańsze. No i tu mamy w ogóle lepsze itemy, ale pewnie mniejszą szansę łącznie. Ale zobaczymy. O Boże, no tutaj tragicznie. Także musisz się jeszcze raz postarać. Knife V2, no bo inaczej będzie bardzo źle. No nie oszukujmy się. No jest lepiej, ale i tak, no zdecydowanie lepiej oddaje skrzynka Knife zwykła niż Knife V2. Szczerze Wam to mówię, więc jak chcecie sobie otworzyć koskę w skrzynce taką pewną, no to otwórzcie sobie zwykłego Knife'a, bo ten Knife V2 to jest zdecydowanie gorszy, ale tutaj też się niestety nie popisało. No i jest lipa, powiem Wam szczerze. Otwórzmy jeszcze dwie, no, ale póki co nie wygląda to dobrze, póki co nie wygląda to dobrze. Ale dajcie łapkę w górę, może coś poleci. No tam wyżej, jakby było tam wyżej, byłoby zdecydowanie lepiej. No i powiem Wam tak, jest strasznie, z 7 koła stawiam. No właśnie, 7200 mamy. No to dobra, robimy szybki przerywnik na kontrolka jakiegoś mega ryzykownego. Bierzemy sobie max min, robimy sobie cyk, cyk, cyk. Bierzemy sobie powiedzmy, bierzemy sobie kałachę hydroponikę za 7700. No i dajemy standardowo 1000 zł. Czyli będzie to procent 11. Jak to siądzie, to będzie naprawdę niesamowicie. I uwaga, no niestety nie siada, ale wiecie co, ja dzisiaj ryzykuję. Próbujemy jeszcze raz. No i niestety nie siadło. No powiem Wam tak, są ciężary dzisiaj, są na pewno ciężary, więc otworzymy sobie po prostu 5 skrzynek Knife na raz. 3800 zł, no za to widzowie musicie zostawić łapkę w górę. No i daj jakąś kolorową, fajną koskę. No powiem tak, no jest lipa, 3800, ja stawiam, że z 2,5 z tego dostaniemy. Nawaja Slotter, 888, dobra, jeszcze dwie lecimy, no musi coś być lepszego. Takie drogie skrzynki. Jest Good Marble Fate, to też jest dobry drop, ale to są, wiecie, to są lekkie profity, no i my spadamy, wiecie co? Ja pójdę sobie na skrzyneczkę Supreme i otworzę ją 5 razy. I zobaczymy, co tu poleci. No może akurat uda się coś mocnego trafić. Mam taką nadzieję. Jakiś kurczę Falchion Marble Fate. No to by było naprawdę piękne. Trafiamy. No powiem Wam tak, nie jest chyba źle. Znaczy no nie, no jest w sumie źle. Chantico Factorinu 525, a Wubka Simov 300 powiedzmy. No to jesteśmy z 500 zł w plecy z tej skrzynki. Otwieramy jeszcze 5. No i zobaczmy, no daj coś lepszego, No już tyle skrzynek dzisiaj otwartych i nie ma żadnej kosy znowu, no jak to jest możliwe?
Jest Asimov znowu, no nie, no jest bardzo, bardzo dzisiaj ciężki odcinek, więc my musimy zaryzykować, widzowie, bo ten odcinek nie może się tak skończyć. Musimy znowu zrobić coś właśnie w takim stylu, ale weźmy trochę tańszego. Weźmy sobie Flipa Fade'a i też dajemy 20, uwaga, 18, 17%. 17% próbujemy, 1000 zł, no i nie siada. No i dobra, no nie, no ja już muszę tak ryzykować. I przed nami, no nawet mnie nie stać, ostatni kontrol w tym odcinku. Jak nie, to przegramy, widzowie, 10 koła. Skrzynka na samym początku też niestety nie oddała, no także dzisiaj nie mój dzień, no najwidoczniej nie mój dzień. Jest niedzielka, jest taki, no leniwy dzień. No i cóż, czasami takie dni bywają, ale wy pamiętajcie, żeby używać mojego kodu Esteban, który daje wam aż 14% wpłaty. Łapkę w górę, suba z dzwonem, komentarz i jutro losujemy kosę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.